Dzień dobry, witam Was i pozdrawiam serdecznie. No i co? Pora obiadowa. Smacznego życzę wszystkim. To już tradycyjnie. No dzisiaj co? No pogoda trochę na mnie dopisuje, no ale trochę chciałbym jeszcze wspomnieć, jak to się kiedyś jeździło za komuny, za PRL-u. Gdzieś tam w internecie też oglądałem właśnie i chciałem się też tym od razu też podzielić z tym, jakie różne przygody, nieprzygody, jak kierowca musiał być zabezpieczony. Kiedyś kierowcy robili bardzo długie trasy i nie jeden dzień czy dwa, nieraz cały tydzień taka trasa była, żeby wrócić z powrotem do macierzystego zakładu. Tak na przykład jak ja jechałem, na przykład jeździłem, bo na stanie różne samochody się miało. No pierwszy to był zawodowo Lublinek, GAZ 51. No to jak w trasę się jeździło, a ja jeździłem bardzo często w ten czas Goldup, bo tam firma, no nie wiem czy upadła, sprzedawała już po takiej bardzo dobrej cenie artykuły śrubowe, śruby. No, ja to jednorazowo to brałem, ja wiem, z 1,5 tony prawie tak tych śrub. No, chociaż tam było kilka razy się jeździło Gold Up. No i co? Obowiązkowo kierowca, każdy jeden miał na wyposażeniu pasek klinowy, kopułka, palec, teraz co? Kondensator, świece to obowiązkowo. No, te świece to zawsze gdzieś tam, na którymś cylindrze nie chodził, to trzeba było też wymieniać. Przewody wysokiego napięcia, wiadomo, co tam jeszcze. No, a wiadomo, że kondensator musiał być, bo do czego służy kondensator? Kondensator służył do zapobiegania iskrzeniu się kowadełka z młoteczkiem. Tam nie ma prawa widać iskry, co nieraz, jak się nieraz patrzyło czy ustawiało, kopułka była ściągnięta, było widać zaiskrzenie. No, to na ogół jest już jakieś przebicie, ale na ogół jest kondensator, jak się wymieniało. Ja już nieraz to sam wymieniałem, to wiem. Chyba że jeszcze nieznane dla mnie jakieś inne mogły być przyczyny. No, to apteczki. Tak, tylko wtrącę tutaj zza kamery. A propos tych świec, no tak sobie teraz pomyślcie, ci, którzy jeżdżą autami z silnikiem benzynowym, no jak rzadko w zasadzie się wymienia świece dzisiaj. I nawet jakby się czasami jakiś tych zalecanych przebiegów nie ten, to praktycznie to jest, no można powiedzieć, w większości przypadków samym po sobie, no bezawaryjne w sumie. A kiedyś to te świece to była podstawa. No nie było tygodnia, nieraz się poszło do kolegi na Lublinku. Jeszcze ja pamiętam Bronek, świętej pamięci Bronek Krasinkiewicz, bo ja po nim wziąłem. On się zwolnił, później na taryfę poszedł, Warszawą jeździł. Lublinkiem leży sobie na butniku, bo w Lublinku się fajnie coś grzebało przy silniku. Ja później sam doświadczyłem tego, bo sam, ja mówię, co jest? A co świeca mi zresztą? No to wymieniał świece, tam jeszcze świece były 18. No, świece, a to przy gaźniku trzeba było coś tam regulować, przeczyszczać, no bo trzeba było dbać o to, niestety. No, tam tylko kłopotliwe było w dolnozaworowych, na przykład jak jeszcze Żuki były dolnozaworowe, Warszawy, Lublinki. Lublinek to był cały czas dolnozaworowy. Tam był kłopot, jeżeli chodzi o regulację zaworów. No, tam było taki dostęp naprawdę. No, najlepiej było tak jak w Lublinku błotnik prędzej ściągnąć. Błotnik, który to był, z której strony? Lewy podejrzewam. No. No i tam jest teraz bardzo dobry dostęp, bo kolektor sący z wydechowem trzeba było ściągnąć. No i w ten czas był dostęp. No ale już o tym nie będę też nudził, bo kiedyś tam coś trochę wspominałem. Co tam jeszcze? Jak daleką trasę, to czasami za siedzeniem jeszcze ja nieraz lubiałem mieć uszczelkę.
bo uszczelkę wymienić w dolnozaworowym za bardzo można powiedzieć, nie trzeba jakiegoś speca do tego. No. Klucze, drut. U mnie to zawsze drut był niezawodny w sumie. Nieraz opaska, ta jest za duża, ta za mała jest. A te opaski jeszcze jak kiedyś, to nie były tutaj skręcane tak jak teraz są. Śrubokrętem albo jakimś tam kluczykiem nasadowym, szóstka, siódemka czy ósemka, nie? Tak jak teraz są. No, były te obracane, że taki cienki pasek się wkładało w taką zawleczkę i naciągało się. Ja miałem taki specjalny haczyk do tego, żeby tą zawleczką nawijać te opaski. To ja jeszcze dodam, bo pewnie wiele młodszych nie wie. To mówimy o takich opaskach, jak są na przewodach, na przykład do chłodnicy i tak dalej. To nie mylcie z trytką, bo dzisiaj niektórzy mówią opaski zaciskowe, to że trytka. To takich rzeczy w trasę się kiedyś nie zabierało. Nie było. Gdzie to kawałek drutu był zwinięty, był tą taką trytką, że można było wykorzystać w awaryjnej sytuacji. Ja jakbym wiedział nawet, bym od kogoś dostał, może gdzieś prędzej z zachodu czy coś, taką trytkę, ja bym nie wiedział na co mi to. Ja bym to wyrzucił, bo może nie wiedział nawet do czego to służy. Nie, jak znam ciebie, to ty byś nie wyrzucił, tylko byś schował, bo szkoda by ci było użyć, wiedział, że jednorazowa. A może, no nie wiem co ja bym się z tym robił. No. I co chciałem jeszcze powiedzieć, no to drut mnie dużo razy uratował, można powiedzieć. Przewód paliwowy. Tam była przeważnie ósemki w przekroju tym wewnętrznym. Przewód paliwowy gumowy, o gumowych mówię. Co tam jeszcze? Izolacja obowiązkowo, zawsze izolacja leżała. Wtedy te izolacje za czasów jak jeździłeś Lublinkiem i tak dalej, to były takie... Szmaciane, wszystkie izolacje były szmaciane, nieraz się odrywało, tam nic kleju nie ma. Dlatego, że tą szmatą się owinęło, tak, nieraz się skaleczyło rękę i nieraz ja tam obtarłem to tą izolacją. I jakoś mnie tam dzisiaj jakoś tak nic nie bierze, jakieś przekleństwo. Co tam jeszcze? Lewarek, takie rzeczy. Lewarek, montówki obowiązkowo. Pompka nawet przez ten czas była w wyposażeniu, trzeba było mieć pompkę tą. Chociaż ja, jak już takie byłem tak w Lublinku, nieraz się tam kapcia złapało, to zaraz się, przeważnie na bliźniakach. Nie wiem dlaczego. Wiesz, te przednie koła jakoś tak zawsze się utrzymywały. No, ten. Później jak miałem już Ziła, to ja już koło zapasowe zostawiłem w Oławie w sklepie meblowym, a woziłem meble, bo tam myśmy mieli w Szklarskiej Porębie ośrodek wypoczynkowy. To był w stanie surowym. Myśmy to po jakimś zakładzie to nabyli. Kupiliśmy to. To żeby było później, żeby nasi pracownicy tam mogli sobie wypoczywać. Nie? Archimedes miał chyba też w Szklarskiej Porębie. No, tam nie tylko, tam było bardzo dużo właśnie tych wypoczynkowych, tych pensjonatów. No i meble się woziło z Zielonej Góry, takie płyty specjalne, takie meblowe. To było parę razy jeździłem, już nie pamiętam jak ten zakład się nazywa. No i z Oławy te bez przerwy jakieś tam meble załatwiali. No. I to koło ja nie zmieściłem, bo jakoś tak wymiarowa skrzynia była ładunkowa w Zile, że to koło musiałem zostawić. A dlaczego koło? Przecież koło miało pod spodem ten kosz na koło zapasowe. Niestety, bo ja sobie zamontowałem drugi zbiornik paliwa i już koło zapasowe się wrzucało luzem. No. I 2 lata to koło zostało w Oławie. Ja później już kiedyś po jakimś czasie, bo już te opony trzeba zmieniać, ale pamiętałem o tym kole, ale jak nigdy okazji nie było, bo albo się z trasy wracało przez Oławę, tam z Krakowa, gdzieś tam z tamtych stron Rzeszów, tam prawie pod Zbieszczak, pod ukraińskie granice nieraz się jeździło, jeżeli chodzi o ciężarowy. I tam kiedyś dopiero po 2 latach wziąłem i proszę sobie wyobrazić i zajechałem, ale tak sobie myślę, to koło to chyba w straty trzeba puścić, bo to już nie ma już tego koła.
I wie pan co, ja tam już, pracownicy prawdopodobnie już inni byli. Tu jakieś gdzieś koło było, zaraz chwileczkę, poszli gdzieś tam na magazyn, wziął mnie tam, ktoś mnie tam zawołał, drugi pracownik, proszę przyjść. No, to jest to koło? Ja mówię, tak, to. Zakurzone w rogu stało sobie na storc, no i kupę tam, wiadomo, mebli, bo to taki magazyn, dosyć ten sklep był taki meblowy, dość duży, z takim dużym zapleczem jeszcze. No, ale to tak jeszcze tu wtrącę, to, bo o tym szczegółowo opowiadałeś kiedyś o tym kole, ale teraz ostatnio, no, mówisz, taki duży magazyn, tam taki bardzo dużą halę teraz stawiają Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Tak. To pozdrawiamy Tomka. To myślę, że tam jak już będzie otwarcie, to się wybierzemy, ale ostatnio był właśnie w internecie taki film, że samochodem po tej hali, ja nie wiem jaka tam jest powierzchnia, musiałbym doczytać, ale samochodem po tej hali z prędkością 40 na godzinę było w stanie się poruszać, taka duża hala i tam będzie to muzeum zlokalizowane. To jak ktoś na wjeździe kojarzy taką firmę, która ma front tej hali w kształcie samochodu, no to są ci sami ludzie, że tak powiem, ten sam zakręcony człowiek, który te wszystkie rajdy koguta i tak dalej tworzy, także no. Myślę, że i teraz pokażemy to kiedyś. No. I teraz tak, Ziłem, tak samo, no tam jest 8 cylindrów, V-ka silnik, to tak samo, kupę świec, zawsze nieraz jak już wypisywałem świece, to zawsze dwa komplety. Świec. Jakieś ruskie świece takie, czy? To były i ruskie, bo można było kupić, i polskie, Iskra. Iskra to było Kielce, jak się nie mylę. Kielce. Z paroma starszymi osobami, co użytkowali dziki, jak rozmawiałem, to już parę razy się powtórzyła ta sama opinia, że te ruskie świece takie bez napisów były. Tak, bez napisów. Tam nie było nic. To mówisz, te ruskie świece, że na nich dobrze dzik chodził właśnie. No, na tych porcelankach nic nie było, żadnego nazwy, nic. Tam było trochę wytłoczone tutaj na tym, na kluczu. Wiadomo, klucz tam był w sumie, bo to były osiemnastki, na dolnozaworowych osiemnastki, nie? To tam jest już klucz 26, niektóre 27 klucz przychodził. No, to jakoś tak pamiętałem. I co? Młotek trzeba było mieć obowiązkowo. No do kół się też przydało. Do kół trzeba było odbić czasami pierścień. No naprawdę, no. A tak w Zile to ja przejeździłem na ruskim powietrzu do końca. Do końca dostałem premię w ten czas za oszczędność chyba 7,5 tysiąca w ten czas za... Tak. Dostałem to. W krazie już ci się tak nie trafiało, bo tam nie. Tak przeładowany ciągle to. No i wtedy jakby już do wymiany już takie kartoflaki się założyło. To nie byłem zadowolony. No, ale trzeba było jechać właśnie do Oławy. Tam to specjalnie nie jechałem, tylko gdzieś widocznie chyba do brzegu jechałem. Agromet brzeg często się jeździło. No, to tam po drodze chyba to koło w ten czas zabrałem tak. Mówię, zajadę się, spytam, nie ma, to trudno, tam z kołami to nie było aż takiego problemu. No i co, w ruskich samochodach obowiązkowo szpilki na krętkich kół. Tam był lewy gwint i prawy gwint. No, tu kierowców większość to was wie, jakie tam przychodzą. No, tam przychodzi raz szpilka na bliźniaczym kole, później tak zwana szklanka, taka, się wkręca tą szklankę, a na tą szklankę drugie koło. I dopiero nakrętka, no i klucz 38, no a z drugiej strony kwadrat, żeby tą szklankę dokręcić to takim kwadratem, no z lewej strony był lewy gwint, z prawej prawy gwint. Aha, no. Czyli bo to było tak, że można by było na pojedynczym bliźniaku jechać. Można, ja w krazie nieraz jechałem, pamiętam z Lądka, z Roju, krazem, rano, bo garażowałem w domu i z rana jadę na pojedynczych kołach z tyłu. No, jeszcze dowódca idzie i później, no, kto to poje, bo apel zawsze rano był, wszyscy musieli się ustawić w szyk, na pojedynczy koła. No, ja się zgłosiłem, ja, bo co będę, ten, moje dętek nie ma gdzie, mówię, ja prywatnie, u nas nie było tak, że prywatnie się pójdzie do wulkanizatora, żeby to robił. No, trzeba było mieć dętki, ale ja dętki tam byłem na w delegacji, w Lądku Zdroju, bo tam budowaliśmy tą pralnię i tak nie skończyliśmy, bo to wszystko już padło.
No i to wszystko się później pozwalniało i trzeba było szukać sobie pracy. Także Ził mnie po prostu ma bardzo dobre jakieś zdanie o nim. No to był fajny samochód, super. No i ten praca silnika. Później już co, trochę za dużo palił. Już trochę oszczędność. I zabrali do innej firmy, a przyszedł nowy GAZ-53A, tak zwany, ten z rijkiem. No i tak samo, 8 cylindrów, V-ka. Co tu jeszcze powiedzieć? To na tym. No i miałem jeszcze dyrektorską Nysę. No jeszcze pamiętam numer rejestracyjny WRB-305B Nysa. Nysa taka dyrektorska. No ja tam woziłem dyrektora kadrową. Jeździło się na kontrolę do osób chorujących, czy mają zwolnienie leżeć, czy mogą coś tam w domu robić. No, chociaż to bardzo rzadko tak było, że zajechało się, miał leżące, to niektórzy na dachu sobie dachówkę zmieniał albo coś tam. No, telefonu nie było, żeby nawet kolegę uprzedzić, że dzisiaj będziemy tam kontrolować, czy coś takiego. Tak samo tutaj kierowcy, w ten czas telefonu nie było, żeby szło zamówić telefon błyskawiczny ileś kilka godzin, bo nieraz czekać. Chociaż ja tego nie potrzebowałem jakoś. Jakoś mi tak szczęście dopisywało. Paski klinowe, gdzieś świece. W autobusie, no w autobusie faktycznie z oponami miałem problemy. No. Ale to tak się wprawiłem do autobusu, że moment się z opony ściągało. Tam był obręcz trzech części się składała. I lewarkiem trzeba było wysadzić, żeby jedna strona się tutaj poddała. A to jeszcze to dodam jako ciekawostkę, że z tego twojego autobusu jedno koło takim zawirowaniem losowym po tylu latach trafiło teraz niedawno. Mamy takie koło. Znaczy nie wiem, czy to dokładnie z tego egzemplarza, to na pewno to ale było. Ale takie od ogórka. Więc musimy kiedyś, jak się trochę będzie lepsza pogoda już wiosną na spokojnie, bo to takie skorodowane jest mocno, to musimy kiedyś wziąć i pokazać to. No, jak się rozbiera? Bardzo fajnie. Kawałek deseczki dębowej było, na tym w środku lewarek podsadzałem, tam tak było takie miejsce, wycięcie było na tej zakładce. I to było, wysadzało się do góry tą jedną część, a ta druga w ten czas się uwalniała i ten półksiężyc się wyciągało, chociaż to z trzech części w ten czas było. Odrzucało luzem, już dostęp było do fartucha, fartuch się wyrzucało, dętkę, wsadzało się drugą dętkę, wąż do pompowania, nieraz moment. Chociaż naprawdę z wycieczką nieraz już to myśmy praktykowali, tylko zawsze mężczyźni byli na tyle bardzo tacy pomocni, no, żeby coś pomóż. No. Nieraz jak było kapeć, a jeszcze miałem koło zapasowe całe, no to pół biedy. No. Kiedyś z dziećmi jadę, nawet Oława, nie zapomnę, do Oławy dojeżdżam w czas rano, chyba myśmy jechali do Krakowa, tak, na pięciodniową wycieczkę ze szkołą, z Pęgowa, tak, to było z Pęgowa. I przed tym lewe koło przednie i od razu proszę sobie wyobrazić w autobusie, żeby utrzymać. No tam szybkości dłużej nie było. Zawsze się pilnowałem, żeby... Nie było problemu jak... Chociaż nie, bo tam żabki trzymają, że jakby kapłacz był, to... Nie, tam żabki. Nie rozpadały się te felgi. No. W sensie ta obręcz nie była luźna wtedy, te trzy części. Nie? Tam żabkami. Tylne tak samo. Tylko, że wiadomo, szpilki już były inne, nieraz się urwały. Nieraz się urwała, żabka zginęła. Ja tych żabek nieraz miałem zapasowych, szpilek przednich, tylnych. No i co tam jeszcze? To było to, no w autobusie tak samo, przewód gumowy, paliwowy, kilka metrów, bo nieraz gdzieś tam w środku od zbiornika, gdzieś czasami różne rzeczy były. Ja zawsze lubiałem w skrzynce drewnianej mieć, no już nie mówię o jakichś nakrętkach z drobnym gwintem do przegubów, co mnie kiedyś uratowało, jak ja po pielgrzymkę pojechałem na Jasną Górę, żeby z powrotem ich tu przywieźć, nie? I drążek poprzeczny w autobusie, w ogórku mi jedna strona upadła.
a była, było w ten czas wymieniane same końcówki. I to było tak, na Fajrant nie zdążyli widocznie, ale ja tak patrzę, coś tu. Jak jechałem w tamtą stronę po nich pusto, coś nie za bardzo. Te końcówki wymieniali, aż okazuje się, jechałem, już deszczyk popadywał i drążek spadł i od razu mnie tak zablokowało, szarpło mnie. I jakoś wyszedłem, panie kierowco, a co się stało? A ja mówię, nic. Chciałbym widzieć tą moją minę. I całe szczęście, że jakoś udało się nakierować to koło. I w skrzynce miałem różne nakrętki. Tam było 16 chyba razy półtora takie koronkowe. Ja to lubiłem mieć. Łożyska nawet do przodu były. W autobusie to ja tam w tych bagażowych takich, w tych tam takie komory były specjalne. No, 4 akumulatory bizonowskie. No, także przyszła mróz, zima, ja nie miałem problemu z tym. Już od czasów, ten czas od tej zimy stulecia, tak się zabezpieczyłem się, już, nie, już takiego już później nie było, takich numerów. No, chyba że paliwo, do paliwa się zawsze jakieś takie uszlachetniacz kupowało, do oleju napędowego się wlewało, nie? Żeby ta parafina się nie oddzielała. No, jeżeli chodzi o to. No i w dalszym ciągu kierowca był zdany sam na siebie. Dzisiaj ja słyszę, że kierowca stoi. A czemu stoisz? No ja czekam, bo przyjadą koło zmieniać. Co? Chłopie, a co to ja jestem, że ja będę wymieniał? Ja mówię, chłopie, jakbyś w tych latach pracował tak jak ja, to byś to szybko to robił. No. Ale był drugi, podjechał nieraz obcy samochód, jak się na kapcia robiło. Coś potrzeba? Nie, dziękuję. Lewarek, jest klucze, wszystko jest, zaraz sobie zakładam. Dobra. W szerokości pojechał. No, zaraz drugi stawał, a nieraz z kabiny tam odchylił ten, albo pomocnik odchylił szybę. Co potrzeba? Nic nie potrzeba, dzięki. No, ale jak znowu ktoś, to znowu ja tak. Nieraz się zatrzymywałem. Także mało kiedy jeden drugiemu pomagał, bo to było w sumie niepotrzebne. Każdy był zaopatrzony. Naprawdę, no. To dzisiaj na pewno jest to dużo bardziej wygodne, to nie ma się co dziwić. Nawet kierowcom, że nie robią. No jak mają możliwość, zresztą dzisiaj nie zrobisz koła, wymienić jedynie możesz w całości, no bo dętki nie założysz przecież w bezdętkowym, to wiadomo. A tych kół też tam nie wiem ile jest w takiej ciężarówce, czy jedno, czy dwa zapasowe, jak robią tysiące kilometrów czasami, to złapie raz kapcia gdzieś tam, no, gdzie już nie ma koła, no i to dzisiaj, serwis, także i to dzisiaj jest są już wygoda. Wszystkie samochody na ogół bezdętkowe. Ja pamiętam na kursie, inżynier, to jest Pawlaczek, no i tu opowiadał opony bezdętkowe. Albo się coś pomylił, albo nie. Takie było jeszcze takie w ten czas zacofanie, bo myśmy tak z zachodem, tam zawsze z daleka było, bo to kapitalizm. Tutaj ruskie rzeczy, no. Rosyjskie wszystkie były jeszcze dętkowe. No, nasze tak samo, nie? Bezdętkowe, no. I niestety. Mi się wydaje, że no bez dętki, no to teoretycznie gorzej, no bo tu jest opona, jeszcze dodatkowo dętka, to powinno być wytrzymalsze, a praktyka pokazała, że w samochodach tak, osobowych... nawet jak się kapcia złapie na bezdętkowych, można jeszcze gdzieś tam zajechać. No nie w sensie kapcia. A tu raptownie, jak już dętka wyszczeli, od razu... Tak, no. Ale wystarczy gwoździa wbić i ten gwóźdź czasami się jeździ i się nie wiesz, tak. I powietrze schodzi. Nieraz słychać tylko taki gdzieś stuk, gdzieś coś jest, ale on siedzi i było... jakoś tak... utrzymuje się w miarę to ciśnienie. Pojeździe, no. Już by było na dętkach. Także no to też... No. Nawet rozmawiałem kiedyś z wulkanizatorem, jak montowaliśmy koła do Supra. To te nasze opony, zdaje się, że one są też przystosowane do bezdętkowych tych. Tylko, że u nas są z dętką, ale on mówił, że nawet na tych starych felgach można by było spróbować założyć bezdętkowe i też powinno to działać. Czasem można sobie... No, także już autobusem jak jeździłem, to już na tyle mi się spodobało, no. Już inna kultura jazdy, ja już tam nie musiałem się z burtami, drutami,
jak to było, dzisiaj są łańcuchy specjalne, atestowane, pasy są, tam termin nie może przekroczyć, a przedtem drut taki zbrojeniowy, montówką się zakręciło, naciągło się coś i tak się woziło, nawet tokarkę do naprawy i od tego, drutami się do burty, jakie to było zabezpieczenie, no. Tak, burta licha jest. I ten kierowca naprawdę był, jakoś było, tych wypadków, ja nie wiem, no. Tylko, że wiadomo, takiego ruchu nie było. Osobowych samochodów, każdy, tam może samochody niektórzy mieli, no, ale nie aż tyle, że dzisiaj w rodzinie na podwórzu stoi 4-5 samochodów. Kiedyś samochód, syrenka stała, jakaś tam Warszawa, jak już taki majętny ktoś, no, to już Warszawę miał, już nie mówię o dużym Fiacie, już Polonez. No to był jeden samochód na rodzinę. No i tak na szosie to było, tylko że te drogi były już dużo węższe. No. No ale kiedyś jak jeździłeś w trasę, no to też tam za czasów POM-u to nie było tachografu, nie? I nie było. Tak. I nie spałeś w kabinie, nie? No. Chyba że tam z własnego wyboru. Jeżeli chodzi o noclegi, to tylko się gdzieś przy lesie stanęło, takie już były, takie już wyjeżdżone gdzieś, takie parkowania można powiedzieć. Ale gdzieś czasem chyba celowo było robione takie z kanałem, nawet gdzieś opowiadałeś, że było, jak się do Poznania jedzie, czy gdzieś tam. Tak, w niektórych miejscach taki... były to, ale to tam strach było wejść. Tam było pełno filtrów jakichś, oleju, przeróbek, nie wiem. To wszystko zostawiali, to później zaniechali. No, tam były takie poręcze, można było sobie gimnastykę robić, podciągi jakieś czy coś. No, to nawet pamiętam dłuższy czas, w Lipnie to było, tutaj w Poznańskim, tu koło Wilkowic. No, ja chyba ci pokazywałem. Na wylocie jest po prawej stronie. Po prawej stronie. Ja kiedyś jak z wycieczką jechałem, to sobie ten. No bo tak, gdzieś panie kierowco trzeba zatrzymać się. No, z wycieczką najgorzej było, bo z potrzebą jakąś. Tu mężczyźni, tu kobiety, tu tak, bez przerwy, no. To trzeba było szukać gdzieś lasu. No, to nie teraz do CPN-u się zajedzie, tam wszystko jest. Można jakiś napój sobie kupić, kawę sobie wziąć, no, umyć ręce, a tam kierowca szmata, jakiś ten, albo w ropie trzeba było przeważnie, ja to tam jak ropniakiem to w ropie szmatą tak puszczało, jak tam się upaprałem czymś, no. No i w autobusie jeszcze raz mi przewód przelewowy pękł. I wszystko paliwo przelewowo dostawało się do silnika. Jechałem z dziećmi do Kletna, do jaskini niedźwiedziej. I pamiętam w Łagiewnikach. Aha, bo ma pod pokrywami. Tak, pod pokrywą tam, klawiatury. To nie było widać. I coś mi tutaj nie tak, nie pasuje. Idzie przewód pęgi, to paliwo leci, a tam w niektórych silnikach gdzieś to paliwo przelewowo to tak bardzo skąpo, a tam normalnie sika. I tak, że już silnik już prawie nie miał, bo tam w ropie to wszystko chodziło. No, ja miałem kłopotu, poszedłem, no dobrze, blisko był Państwowy Ośrodek Maszynowy, poszedłem, zgłosiłem do kierownika warsztatu, no kazał tam do zaopatrzenia iść. Pokazywałeś mi. No, wypisać olej, to wypisałem, pomogli mi tu przywieźć, tamten bym spuścił, oddałem im ten olej. To jak jechaliśmy do tego, do Popłuk. Aha, do Wambierzy zajechali, to ja ci mówiłem, no o tym. Ale ja zawsze jak przejeżdżam, zawsze od razu wiem, że to był POM i mówię, aho, tu był przelew wzięty. I ten przewód przewoziłem, już mi nigdy nie był potrzebny. I może nad takie szczęście miałem. To, co miałem na ogół zapasowe, nie było mi potrzebne. Wziąć te koło w ten czas zapasowe, nie było mi potrzebne. Niektóre paski klinowe też nie było. Kopułki bardzo rzadko, ale miałem. No, to było właśnie takie utrapienie. Ale każdy kierowcy jakoś tak fajnie sobie, każdy raz wam się spotkali gdzieś tam w barze. Aha, ty skąd jedziesz, bo widzę, autem przyjechał żubrem na przykład, jakimś tam już jelczem w ten czas, ziły, skody, bardzo dużo skody, 706 były ciężarówki, no to tak, no to bar,
każdy do baru ludzie. Bułka, jakiś bigos w ten czas był. To nawet smakowało. Ten kotlet taki był jakiś. Ale człowiek był głodny. Herbata z cytrynką. No. A pamiętasz, jak jechaliśmy do tego, jak był zwrot w Łazach, co potem jechałeś ze mną samochodem, to zatrzymywaliśmy się w barze, ja teraz nie pamiętam tej miejscowości, jak ona się nazywała tam w drodze nad morze. Dobrzyca. To pamiętam, że tam chwaliłeś jedzenie, a mi z kolei też tak kiedyś, to nie wiem, czy to od ciebie... Tam myśmy rosół jedli, tak, ale naprawdę swojski. Tylko, że tak... Z reguły taka zasada była, że kierowcy zawodowi ciężarówkami, jak gdzieś widać, że dużo ich stoi i jedzą, bo oni jeżdżą ciągle, znają te punkty, to można jechać tam jeść, bo jak czasami jest tak, że no bar przy drodze niby taki fajny, ale nikogo nie ma przy tym barze, żadnego klienta, no. To tak wiecie, nie wiadomo, a jak widać, że kierowców dużo zawodowych stoi, to znaczy, że tam no, oni się nie trują. No, ja to w Łodzi nie zapomnę, już koniec ulicy Piotrkowskiej, już tu w stronę Strykowa, oczywiście tam w kierunku już Warszawy, no trasa to była E12, jak ja tam jeździłem. Kaszanka, świeża kaszanka, gorąca, ciepła, w tych flaczkach oryginalnych, no pycha. Zaraz widzą, będzie świnka lecieć. I smak majeranku, bo ja lubię majeranek, jak jest w kaszance, obowiązkowo jak teraz kupię kaszankę, chociaż nieraz nie idzie i zjeść, dam tego majeranku, no już trochę inna, ale to nie to, co było. Było albo z bułką, albo ziemniaczki były obrane do tego. No ja nie mogłem się tego najeść. Mówię, kurczę, Franek, co ty taki nie da żarty jesteś. Może ktoś jest z tamtych okolic, no, może ci da znać, że ten, to pojedziemy no, jeszcze raz. Teraz przed samą Warszawą kierowcy na pewno znacie kuźnię napoleońską. Tam proporcyki się zostawiało. Swój ja zostawiłem z autobusu POM Oborniki Śląskie. Tylko nie wiem, jakiś trójkątny czy prostokątny w ten czas. Ale tam cała ściana dookoła była proporcykami. Na pewno ciekawe, czy to do dzisiaj kierowcy jest. W moim wieku na pewno każdy jeden tam przejeżdżał. No, to było między Sochaczewem tutaj a Warszawą tutaj gdzieś. No. Zresztą Warszawa, jak się wjeżdżało na granicę Warszawy, stała z betonu takie ala syrena, coś takiego, w takim betonie, nie? I takie szable trzymała. To była Warszawa i stamtąd już było widać czubek Pałacu Kultury. Teraz bardzo blisko i nie widać. Już te wieżowce zasłaniają. No, ale dużo w zakładach, znaczy w barach czy w restauracjach. Ja nieraz do dziś dnia pamiętam niektóre, bo naprawdę jakoś tak mi się utrwaliły. No i miejscowości czasami. Pod Fartuszkiem pamiętam. Pod Fartuszkiem, tam u Dudziarza, skąpi grosza, czekaj, u Dusi Grosza, jak się nie mylę, koło Śremu. No, u Dudziarza to jest Kościan, Gawra to była Rawicz, chyba nieczynna jest teraz, nie wiem. Chyba nie, pod ale Fartuszkiem, Mściwój. Rębajło, coś takiego, no różne są, ale to były jednakowej budowy to, no. Także człowiek no jeździł, bo musiał gdzieś stanąć, coś zjeść, no. Delegacje zresztą się dostawało, tam parę groszy zawsze, dieta była na dobę ileś tam, hotel był wracany, wiadomo, trzeba było rachunek jakiś wziąć. A jak nie było rachunku, chociaż pieczątkę, tam delegacje podbite w hotelu. No, także było. No ja pamiętam, nocowałem w pierwszej kategorii w Tarnowie. Hotel Tarnowia. No. To do księgowej mnie zaraz przyleciał, szukał mnie z tą delegacją. Dlaczego? Aha, ten rachunek, ale już pobrałem pieniądze za ISIE. Czy on rozliczał? Bo mówi, za takie pieniądze nie da rady. Ja nie mogłem w takiej pierwszej kategorii. No. Aha, bo to nie było miejsce. No, on zawsze mnie straszył, że on na bombie siedzi, na prochu. Że nie może takie podpisać. Ale ja miałem zresztą do dyrektora. No, nie wiem, pan Jan, dyrektor Haręża, super dyrektor, naprawdę takich dyrektorów, oby więcej było. Naprawdę był bardzo fajny, bardzo zrozumiale to wszystko. Nieraz za części trzeba było gdzieś tam na wódkę dać czy coś takiego. Dyrektor powiedział, ile trzeba, proszę bardzo.
bo ten będzie zwrot tych pieniędzy, chociaż bez pokrycia, bo ja na takie coś nie miałem pokrycia, że wódkę kupiłem, czy tam coś było postawić, bombonierkę czasem nie było sprawy. I czasem zaopatrzeniowiec musiał załatwiać nieformalnie też. Tak, ale to bardzo często. Zawsze dyrektor mówił, no mnie nie mówił, panie Franku, Franek. On raz jak usiadł w autobusie, jak ja jechałem gdzieś, to zaraz przedstawił, proszę państwa, tu jest kierowca Franciszek Richter, to był naprawdę bardzo dobry kierowca. No, on mi w ten czas podpisał to oszczędność za opony na Zile w ten czas. 7,5 tysiąca dostałem w ten czas, nie? Oszczędność. I na ruskim powietrzu. I ja to ruskie powietrze spuściłem, żeby oponę wymienić. Proszę sobie wyobrazić, to jest takie, no, ale słyszałem też dużo rzeczy, że inni jak jeździli tymi ruskimi, tak samo. Mówi, ja też jeżdżę na tych, no. Jakieś solidne były, że się jakieś zużyły. Te dętki były inne całkiem. Były takie śliskawe, jakieś takie, no, nie chcę chwalić teraz, no nie chcę, bo ja trochę mam do tych Rosji teraz tak inne zapaczone nienawiścią za tą wojnę, a ten, ale już polityki nie będę ruszał. No, także co jeszcze można powiedzieć, co tu jeszcze kierowca w trasie, no także mieli. Jeżeli chodzi o łączność, to wybij sobie z głowy, żeby gdzieś tam, te, już później jak widzę w tira, już mieli te krótkofalówki, już radio jakieś tam było, jaka to wygoda w ten czas, no. A teraz, że pomimo to już utrapienie, bo już szefostwo wie, gdzie ten kierowca się znajduje. W jakim mieście, co robi, czy on jedzie, czy on stoi, no wszyscy wiedzą. No, przeglądy techniczne co roku musiały być tak, jak teraz jest. Żeby przegląd był, żeby był ważny dowód rejestracyjny, bo to milicja sprawdzała. Milicja sprawdzała szczególnie tutaj dokumenty, karta zgodnie z licznikiem jakimś, aha, wyjechało się, to blomby, niektórzy tam się nie chciało, ale niektórzy byli tacy, jakiś taki służbiści, że tu patrzył, rękę gdzieś tam pchał pod tablicę rozdzielczą i wchodził pod ten, jeszcze miał pretensje z lotnej, pamiętam, w brzegu, w Wołowie akurat. Ze Szczecina chyba jechałem, byłem w Agromie w Szczecinie, no i po drodze tam Gorzów Wielkopolski, inne sprawy się załatwiało, w Berlinku, co chciałem powiedzieć, no i tak w nocy przejazd zamykają, ale patrzę z tyłu, milicja jedzie i za mną stoi, no to stoimy, tyle co już przejazd otwarli zaraz i zatrzymują mnie, no i w ten czas ten z lotnej wyszedł pod samochód, linkę, tu, szarpie, czapkę gdzieś tam dotknął, gdzieś skrzyni i pobrudził. Ja mówię, wie pan co, to chociaż czapkę pan powinien ściągnąć, jak ten, jeszcze biała czapka, tam przecieków nie ma, ale wiadomo, spoconej to takie, wiecie jak to jest skrzynia. Tam skrzynia nigdy nie była aż taka suchutka, żeby ten, no to te, i dlatego tak pamiętam jeszcze to, bo takie rzeczy się pamięta, no. Także byłem trochę poddenerwowany, bo do domu miałem ile jeszcze? 18-20 kilometrów w sumie. No, już do trasy też już człowiek zmęczony, żeby już dojechać. No, to zawsze nieraz tak. Ale bardzo często nocą stali gdzieś w ukryciu, gdzieś i łapali. No, no i nieraz tak było, że szybkość przekroczyłem. Ale przedtem się nie było odwagi. Jak, skąd wiecie, że szybkość? No jechał pan szybkość, tam było nieraz 40, 50, a tu 80 wykazało. Ale ja nigdy nawet nie sprawdzałem. Dzisiaj już te kierowcy już trochę są tacy, że jest odwaga. Proszę pokazać to nagranie. No. No i tak właśnie było, no. Co tam jeszcze? Aha, i pustobiegi, tak samo. Ja pamiętam pustobiegi, to też bez ferwy. No. Chyba, że pieczątki były na PSK. No. To była PSK, to jest Państwowa Spedycja Krajowa. No, PSK.
Trzeba było zajechać w jednym miejscu, tam gdzie było PSK. Nie ma nic, podbijali pieczątkę, ale do następnego trzeba jechać. Ile to się czasu traciło na takie coś. No, ale jak było coś, ładunek, no to trzeba chwilę poczekać, godzinę czy ileś, załadowali cię i trzeba było gdzieś tam zboczyć z trasy, tam rozładować, aha, dzisiaj już nieczynne, no to jutro i to bez przerwy to się przedłużało. No. I szczególnie po Poma się jeździło przeważnie, Pomy i Agromy. No i takie większe zakłady jakieś. Takie poważniejsze, no bo zawsze tam coś się wycygeniło, no ten czas wiadomo. Dzisiaj to traktorów nie produkujemy praktycznie, samochodów praktycznie nie, motocykli nie, narzędzi bardzo mało. To tych śrub, ze śrubami nie ma problemu, z łożyskami nie ma problemu, z paskami klinowymi też nie ma problemu. Kiedyś pasek klinowy nie szło nieraz dostać, już nie mówię o oponach. To było wielkie marzenie, opony, no. Ja w autobusie do Zakopanego zajechałem, pamiętam, oni pojechali na Kasprowy Wierch. Ja już tam parę razy byłem na górze, to nawet mnie to nie było ten. Pojechałem w tym czasie, żeby sobie uzupełnić te kapcie, no. To koło zapasowe zaraz napompowałem, założyłem zaklejoną dętkę i następne cztery dętki mi pokleił. No, tego nie zapomnę, bo jakoś tak w ten czas do Zakopanego jak jechałem, to z jakąś tam wycieczką, to właśnie te kapcie łapałem. No, znaczy ja tych parę dętek zawsze w zapasie miałem. No i to mnie czasami ratowało. No i na tyle, bo już nie mam co tak opowiedzieć. No to na tyle, no i pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was wszystkich, no i życzę kierowcom, ci co jeszcze pracują, czy mnie tam słuchacie, no życzę szerokości naprawdę, no chciałbym, może ze mnie przykład, ale ja jeszcze mam czystą kartotekę jako kierowca, no nie było żadnego problemu ze mną i tak życzę Wam tego.